Dzień dobry. 3 listopada, w piątek, witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy codziennika biblijnego Spokoju, a czynię to hasłami wyznaczonymi z Biblią na co dzień, na dzisiejszy dzień. W Księdze Sofoniasza w 2 rozdziale czytamy: Szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Apostoł Paweł w liście do Kolosan pisze: Przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Moi drodzy, jesień zawitała do nas i chociaż jeszcze niekiedy dni są piękne i słoneczne, no to coraz częściej zaglądamy do szafy w poszukiwaniu cieplejszych ubrań, wyciągając powoli już zimowe rzeczy, żeby przypadkiem pogoda nas nie zaskoczyła. Cieplej się ubieramy. W niektórych rejonach Polski powiemy, uoblekamy się. A czy oprócz cieplejszych ubrań uoblekamy się również w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość? Z tym bywa różnie. A przecież jako wybrani Boży mamy właśnie w te cechy być przyobleczeni, pisze apostoł Paweł. Drodzy, wiemy doskonale, że Bóg w swojej miłości ulitował się nad nami. Pierwszy wyszedł nam na spotkanie, tak jak to widzimy w przypowieści o synu marnotrawnym. Bóg podarował nam najpiękniejszy prezent, swoją miłość, przebaczenie, pojednanie i usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie. Dlatego bądźmy zawsze gotowi do odpuszczania i okazywania miłości. We wszystkich słowach i w czynach powinna widoczna być wielkoduszność, uprzejmość i okazywanie miłości. Pragnienie, aby na ile jest to możliwe, nie myśleć źle o innych. Bóg względem nas był i jest pełen dobroci, łaskawości, wspaniałomyślności, nawet wtedy, gdy oddalamy się od Niego. W ogóle cała Ewangelia sprowadza się do pojednania z Bogiem. Nic tak też nie odsłania obrazu Boga, jak zdolność do przebaczania. A przecież najgłębszym wyrazem takiego ewangelicznego przebaczenia jest szczera modlitwa za tych, którzy nas krzywdzą. Kiedy mówimy, Panie Boże, odpuść im, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Niestety często w takich momentach odzywa się nasze ale. Nie chcemy przebaczać, gdy są zranione ambicje albo gdy szukamy trudnych do przebaczenia motywów. A żyć szczęśliwie to wybaczać wszystkie krzywdy, urazy, gniew, żale, które obciążają psychikę człowieka i zakłócają nasze właściwe funkcjonowanie. Dlatego psychoterapeuci twierdzą, że takie zadawnione urazy i żale czy pragnienie odwetu niszczą psychikę człowieka i co więcej, są przyczyną wielu chorób i życiowych niepowodzeń. Jedynym lekarstwem jest wybaczenie. Każdy zaznał w swoim życiu jakiś krzywd i tego nie da się zmienić. Często ten, kto nas uraził, nie pamięta albo nawet nie wie o tym, a my, zamiast myśleć o przyszłości, cierpimy ciągnąc za sobą przeszłość. Wybaczenie to praca nad sobą, to gojenie jątrzącej rany. I posłuchajcie jeszcze proszę pewnej historii. Sabina pracuje jako pielęgniarka wizytująca kilka domów opieki. Często zabiera ze sobą do pracy Annę, swoją 12-letnią córkę. Anna, chcąc zająć się czymś pożytecznym, zaczęła pytać pensjonariuszy domu opieki, gdybyś miała wybór, jakie byłyby twoje trzy życzenia?
I co zaskakujące, wiele z tych życzeń dotyczyło drobiazgów, takich jak ktoś miał ochotę na parówkę, na ciastko, na ser czy na jakieś owoce. Aby je spełnić, Anna postanowiła zorganizować serwis GoFundMe. Gdy dostarcza podopiecznym smakołyki, wtedy też rozdaje uściski i mówi: to cię podniesie na duchu. Moi drodzy, kiedy okazujemy współczucie, dobroć, przebaczenie, tak jak Anna, jesteśmy odbiciem Boga, który jest łaskawy, nierychły do gniewu i pełen łaski, jak pisze psalmista w 145 psalmie. Dlatego też apostoł Paweł zachęca: przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Ponieważ Bóg okazał nam wielkie miłosierdzie, dzielmy się nim z innymi ludźmi. Bo gdy czynimy to, to wtedy sami przyoblekamy się w to serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Pozostańcie z Bogiem, życzę dobrego dnia. Amen.